Jest. O! Kurde, jest. Halo, halo. DCO Fishing na tropie wędkarskiej przygody gdzieś na pomorskiej rzece w lato w poszukiwaniu pstrągów i troci. Pierwszy trip był z muchą na konika z kumbile, a teraz na spinning. O tym później. A tak poza tym dżungla. Dżungla pomorska. Ja, rzeka, pstrągi, przygoda. Czas, start. Rzeki północnej Polski. Im bliżej morza, tym większa szansa na morskiego pstrąga, czyli troć. Tym samym zestaw mam skomponowany tak, żebym się nie bał ewentualnie brany troci. Stara konstrukcja z Decathlon sprzed 20 lat z przerobionym korkiem przez mojego kolegę, ale wędka z dużym zapasem mocy, wyciągnęła piękne pstrągi i też trocie. Ale twój zestaw jest tak silny jak jego najsłabszy element, więc na kołowrotku na ogół miałem żyłkę 0,24 na przykład, ale teraz fluorocarbon, wystarczy mi 50 metrów 0,20, ponieważ tutaj nie chodzi o dystans i ryby nie mają gdzie uciekać, ale można je zatrzymać jak będzie taka potrzeba. No chyba, że to będzie potwór, który mi wszystko połamie i zerwie, czego sobie serdecznie życzę. Polska północna. Yeah. O! O kurde! Skaczący akrobata. Trudne miejsce do podania. Ale zobaczymy, że się uda. O! Wyszedł, ale nie trafił. Było to i bagno takie, że po prostu mnie wciąga. A na błocie świeże ślady innego, dużo skuteczniejszego ode mnie drapieżnika. Wydry. Ona żywemu nie przepuści. Więc jak tutaj nie zdołał uciec pstrąg czy troć, to jest po prostu martwy. Lubię ten wobler, ja mogę nim sobie tak jerkować trochę. Nie da się go przeoczyć wizualnie i powiedzmy ruchowo. Jak on wpada do wody, robi tyle szumu, że nie ma takiej ryby, co go zignoruje. Ale wyszedł pstrąg, wyszedł spod tej kłody, skubany. I w takich miejscach oto przydaje się wędka 1,30 m, która się w każdych krzakach zmieści. O, taki rym. Kurde. Zawsze jakaś gałąź czy patyk utrudnia nam życie. Jest! O kurde! To był piękny pstrąg. Gdzie to? Przecież to jest czysta poezja. Wziął, wziął, ale poszedł. O, nawet nie zdążyłem włączyć kamerki. Wobler wpadł i rybka.
zobaczymy, co w dole piszczy. Trzeba uważać, żeby nie zahaczyć. No to łek jest. Strąg stoi zupełnie w tym miejscu. Właśnie zebrał konika, który wpadł z trawy. Nawiązując do koników i tego tripu z muchą, już na wyłączonej kamerze oddałem jeszcze ostatni magiczny rzut tamtego dnia i z dołka wyszedł i zebrał na moich oczach, podniósł się w strąg 50, ale spiął mi się po kilku skokach. A tu w nurcie kłębią się cierniki. Żarcia full, podstawowe białko rybie, pstrągów, troci, kleni, jazi, okoni, szczupaków, jak zamieszkają te pomorskie rzeki. Piękne statko. Mój trip z pstrągami na spinning na pomorskiej rzekce dzisiaj dobiega do końca. Przebieżka słuszna, bagna, piaski, dżungla, ale jakże piękna. Mimo że spinning, mimo że łatwiej niż muchą, to i tak na kiju tylko kilka rybek, większość widziałem, ale za to jakie cudne. Nowa Zelandia po polsku istnieje, ale na szczęście nie da się wszystkiego złowić. Tak więc planuję kolejny trip między plażą a dżunglą. Do zobaczenia na wakacyjnych przygodach. That's all fishing. Robert, pozdrawiam. Cześć.